Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dialog społeczny obecnie? Jakie są główne wyzwania na ten rok, a jakie były osiągnięcia w zeszłym roku, jeżeli chodzi o prace między innymi toczące się w Radzie Dialogu Społecznego? Wydaje mi się, że dialog był bardzo intensywny, zarówno jeżeli chodzi o zespół trójstronny, czy o zespół covidowy przy Radzie Dialogu Społecznego. Tych dwóch ciał jestem członkiem, naprawdę tych prac było wiele. Wydaje mi się, że najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy jest przyjęcie stanowiska przez zespół trójstronny w sprawie podwyżek. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie to porozumienie zostanie przekonwertowane na projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju ważny element budowania potencjału kadrowego. Widzimy, że w przypadku wielu grup zawodowych te podwyżki mogą być znaczne i mamy nadzieję, że to doprowadzi do przynajmniej nieznacznego poprawienia sytuacji kadrowej w Polsce. Natomiast druga rzecz, która jest istotna i dla nas, dla Federacji jest to niezwykle, niezwykle istotne, to jest kwestia zapewnienia dostępności świadczeń dla pacjentów. Niestety w naszym systemie każdy złoty na pensję to złoty mniej na wzrost dostępności świadczeń czy na nowe technologie. My chcemy, żeby pacjenci mieli dostęp do odpowiednich technologii, żeby nie stali zbyt długo w kolejkach, więc mamy nadzieję, że uda się tutaj zawrzeć rozsądny kompromis na kolejne lata. W tym stanowisku już taka obietnica się znajduje. Natomiast druga rzecz, która będzie istotna w najbliższych miesiącach, to na pewno okiełznanie tego i ze smutkiem to interpretuję jako chaos regulacyjny, dlatego że mamy kilka bardzo ważnych projektów ustaw. Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, ustawa o jakości, ustawa o Agencji Rozwoju Szpitali. Musimy z tego wydobyć pewną spójną koncepcję i jako partnerzy społeczni chcielibyśmy ministrowi w tym pomóc. A jak w ogóle wygląda jakość tego dialogu, kiedy przychodzą przedstawiciele NFZ-u, Ministerstwa Zdrowia na posiedzenie zespołu? Czy odpowiadają na Państwa pytania, czy różnie to bywa? Na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony, w tym sensie, że uzyskujemy na wiele z naszych pytań odpowiedzi. No, mamy pewnego rodzaju wątpliwości dotyczące niektórych materiałów przygotowanych na posiedzenia czy terminów ich przesyłania, ale wiemy, że nie wynika to ze złej woli, tylko z tego, że być może zadajemy zbyt precyzyjne pytania. Natomiast na pewno ten dialog trwa, na pewno też wydaje się, że w najbliższym roku będziemy spotykać się w ramach zespołu trójstronnego w pełnym składzie, co też jest pewnym sukcesem. Na pewno widzimy, że resort zdrowia traktuje nas poważnie. Mamy też do czynienia z sytuacją, w której zarówno strona związkowa, jak i organizacje pracodawców mają dosyć mocną wspólną agendę i też o tę współpracę chcielibyśmy dbać pomimo różnych perspektyw, które mamy. Natomiast wydaje mi się, że najbliższy rok będzie szalenie istotny właśnie pod tym względem regulacyjnym, zapewnienia dostępności świadczeń, a także tej konwersji stanowiska listopadowego w sprawie podwyżek na projekt nowelizacji ustawy. Bardzo dziękujemy za Dziękuję rozmowę. Pięknie.